Ekscelencjo księże arcybiskupie, i tak jest co miesiąc. Witamy cię bardzo serdecznie, choć księdza arcybiskupa witać nie trzeba, bo jest u siebie, ale z radością cieszymy się, że wśród pielgrzymów do świętego Szarbela jest dzisiaj także nasz ksiądz arcybiskup metropolita. Radujemy się z obecności księdza arcybiskupa i z tego, że będzie przewodniczył dzisiaj naszej modlitwie, że modlitwą swoją o to prosimy, by objął wszystkie wasze, drodzy pielgrzymi, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, bo są pielgrzymi z Libanu, są pielgrzymi ze Słowacji. Nasze wszystkie sprawy, z którymi przychodzimy przed miłosiernego Boga przez wstawiennictwo potężnego wstawiennika, którym jest święty Szarbel. Bóg zapłać, księże arcybiskupie, już na początku za pasterską troskę o nas i za to, że jesteś z nami. Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy siostry i bracia. Niezwykła jest ta opowieść, którą słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy to do jednego z miast, Likaonii w Grecji, przybyli Barnaba i Paweł. I tam właśnie w Listrze zobaczyli człowieka, który od urodzenia nie mógł chodzić i nigdy nie chodził. Ale dzięki słowu świętego Pawła, w imię Chrystusa, ten człowiek powstał. I nadzwyczajna reakcja ludzi, którzy zareagowali patrząc na Pawła i Barnabę, w duchu pogańskim. Byli przekonani, że oto bogowie stąpili do nich i są pośród nich. I już od razu wiedzieli, jeden z nich, Paweł to Hermes, a Barnaba to Zeus. Co więcej, kapłan świątyni Zeusa znajdującej się poza murami miasta już chciał złożyć jemu szczególną ofiarę jako Boga. I reakcja apostołów. My jesteśmy ludźmi, nie bogami. A to wszystko, co czynimy, czynimy w imię Chrystusa, Bożego Syna, który został zesłany przez Ojca po to, aby przynieść zbawienie wszystkim ludziom i doprowadzić do pojednania dwóch społeczności wobec siebie całkowicie wrogich, Żydów i pogan. Cud miał być znakiem, że są posłańcami bożymi, ale bogami nie są bynajmniej. A przede wszystkim chodziło o to, aby ten cud niejako utorował i Barnabie, i Pawłowi drogę do zrozumienia ich misji. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności pogańskich do Boga żywego, do tego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co się w nich znajduje. Postawa prawdy wobec Boga, uznanie tego, kim się naprawdę jest, a przede wszystkim przekonanie, Bogu trzeba służyć i tylko Jemu. A jeżeli się naprawdę i do końca Bogu służy, to się służy braciom, głosząc im Ewangelię, utwierdzając ich wiarę, pobudzając ich miłość, utwierdzając nadzieję. Drodzy siostry i bracia, rozważamy to wydarzenie sprzed prawie 2000 lat i naraz nieoczekiwanie odkrywamy, jak bardzo w tym wydarzeniu
możemy odczytać posługę świętego Piotra Szarbela, człowieka, który żył w dalekim od nas Libanie, w ubiegłym, właściwie już więcej niż ubiegłym, bo XIX wieku. Jako młodzieniec postanowił służyć Chrystusowi. I dlatego pod Bożym natchnieniem udał się do klasztoru, ale tam bardzo wcześnie zrozumiał, nie wspólnota zakonna jest miejscem realizacji tego, czego od niego chce Pan Bóg. I stąd wybór pustelni świętego Piotra i Pawła i życie w ukryciu, życie mnicha, który jako główny cel swego życia obiera pokorne i ciche naśladowanie Chrystusa. Niejako zamazywanie siebie po to, aby Chrystus stanowił treść tego, co myśli, co przeżywa, dla kogo się poświęca. I stąd te wyrzeczenia, które towarzyszą jego mniejszemu życiu. Asceza, długa modlitwa, skromne posiłki, całkowite oddanie się pracy i modlitwie, milczenie i anonimowość. Do tego stopnia, że nie znano jego oblicza. Widziano tylko niekiedy głęboko na twarz zsunięty kaptur jego odzienia. I tak odszedł do Pana w cichości, daleki od szumów i głosów tego świata, dotknięty udarem mózgu 16 grudnia 1898 roku, odchodzący do wieczności w Wigilię Narodzenia 24 grudnia tegoż 1898 roku. Pochowany tak, jak chowano mnichów, bez trumny, jedynie w tym, co stanowiło mniejszy habit, prosto do ziemi. I naraz niezwykłe zjawiska, które otaczają miejsce jego pochówku. Jakaś łuna, widziana w nocy, która przyciąga ludzi znających go, jego życie mnisze, jego wycofanie się z tego świata, ale także łuna, która przyciąga wielu dalekich od Boga, ale zaciekawionych tym niezwykłym zjawiskiem. Pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego do tego doszło? Dlaczego Bóg upomniał się o niego w taki nadzwyczajny sposób? Można by odpowiedzieć, Bóg upomniał się o niego właśnie dlatego, że on całe swoje życie Bogu poświęca. Ale zdajemy sobie sprawę, to nie jest jeszcze odpowiedź do końca. To tylko jakby powierzchnia zagadnienia, które dotykamy. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to, jak sądzę, jak jestem głęboko przekonany, znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. W tej niezwykłej rozmowie Chrystusa z apostołami. Niezwykłej, bo kończy się ostatnia wieczerza. Już mają za sobą apostołowie wspomnienie tego, jak ich mistrz i Pan uniżył się przed nimi, obmywając ich stopy. A potem
to niezwykłe doświadczenie pierwszej Eucharystii. Słów Chrystusa, który wziął w swoje ręce chleb i powiedział: to jest moje ciało. A potem kielich wypełniony winem i słowa Chrystusa: to jest kielich krwi mojej, za was, dla waszego zbawienia przelanej, na odpuszczenie waszych grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I potem ta rozmowa Chrystusa z apostołami, rozmowa, którą nazywamy wielką mową arcykapłańską, będącą niejako pożegnaniem i testamentem, który im apostołom zostawia. Przecież wie, za chwilę opuszczą wieczernik, udadzą się do ogrodu Getsemani, tam zacznie się jego męka, tam będzie początek jego paschy, jego przejścia z tego świata do Ojca poprzez cierpienie niezmierne, przez mękę, przez śmierć na krzyżu, a potem przez zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I pytanie, które stawia mu Judasz, ale jak wiadomo, nie ten, który najbardziej nam się z tym imieniem kojarzy, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam masz się objawić, a nie światu? Dlaczego właśnie nam? Dlaczego zostałeś przez świat niezrozumiany i odtrącany? Zapewne Juda nie spodziewał się tego wszystkiego, co za kilka godzin już miało nastąpić. Ale wiedział, Chrystus objawia się właśnie im. I wtedy Pan Jezus zaczyna odsłaniać przed Judą, Tadeuszem, ale także przed innymi apostołami, całą tajemnicę życia człowieka wierzącego, który jest niejako przenikany i obejmowany przez Trójcę Przenajświętszą. Najpierw, jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Najbardziej podstawowe i kryterium, podstawowe, fundamentalne wręcz kryterium tego naszego związku miłości z Chrystusem. Ta miłość nie jest uczuciowa, nie jest przejawem nastroju chwili. Ona ma bardzo konkretny kształt. Zachowywać jego naukę. To znaczy przyjąć i urzeczywistniać to, co Chrystus nam zostawił jako dwa przykazania miłości. Miłości Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, z całą swoją duszą. I miłości drugiego człowieka jak siebie. A wiemy, że ta miłość drugiego, właśnie taka, do końca, jest miłością niełatwą. Bo jakże często domaga się z naszej strony ofiarności, bezinteresowności, poświęcenia aż do końca. I właśnie taka realizacja dwóch przykazań miłości jest podstawową drogą do tego, aby naprawdę kochać Chrystusa. Ale za tym idzie jeszcze coś bardziej istotnego i ważnego. Mój Ojciec go umiłuje, a więc nie tylko ja, ale także mój Ojciec. To dlatego, że nauka Chrystusa nie jest jego nauką, ale jest nauką Ojca, którą Chrystus objawia światu. Więc
miłość Chrystusa polegająca na przestrzeganiu Jego przykazań. Za tę miłość Ojciec odpowiada swoją miłością. Niezwykła, przekraczająca nasze rozumienie rzeczywistość. Przyjdziemy do Niego, ja i mój Ojciec, i będziemy u Niego przebywać. Będziemy niejako u Niego jak w domu. On, wierzący, miłujący Chrystusa człowiek, stanie się domem Trójcy Przenajświętszej. A że tak się stanie, że tak naprawdę jest, potwierdzi Duch Święty, którego Chrystus ześle od Ojca wtedy, kiedy już po swojej śmierci i zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu zasiądzie po ojcowskiej prawicy. Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Mocy, Duch Pocieszyciel. On będzie uzdalniał nas do tego, by na tę przedziwną miłość i obecność Boga w nas odpowiadać tak, jak tylko może człowiek naprawdę bliski Bogu. Człowiek, który do Ojca będzie mógł w Duchu Świętym z całym głębokim przekonaniem, jakie mu Duch Święty udzieli, mówić do Ojca Abba, a znaczy to dosłownie w języku aramajskim tatusiu. Tak wielka będzie łączność człowieka, który umiłował Chrystusa, wypełniając Jego naukę, wypełniając Jego przykazania. W Duchu Świętym, Duchu Prawdy, będzie mógł tak niezwykle ciepło, tak jak potrafi to tylko małe, niewinne dziecko, mówić do Boga Abba, tatusiu. To, że święty Szarbel, Piotr Szarbel, mógł doczekać się już po śmierci, tej chwili, że bał się o niego, to zawdzięcza właśnie temu, że wypełniał nie tylko Chrystus, że oni mieszkali w Nim, uczynili z Niego swój przybytek i chcieli, aby ten przybytek objawił się światu. Nawet temu światu, który jest od Boga daleki. Zobaczył, uwierzył i żył tak, jak jest to zawarte w Ewangelii. Można by powiedzieć, że to, co się zaczęło wtedy dziać i dzieje tam, gdzie się został pochowany, gdzie jego relikwie znajdują się w wielu miejscach świata, jest to jedno wielkie potwierdzenie nauki Chrystusa o sobie. Bo mówiąc o sobie, Chrystus przedstawił opowieść o ziarnie pszenicznym. Musi pójść na ziemię, musi obumrzeć. Dopiero potem wyda plon stokrotny dla dobra Kościoła. Tak stało się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, który dla nas, dla naszego zbawienia
cierpiał śmierć na krzyżu i został pochowany w grobie przygotowanym przez Józefa z Arymatei niedaleko Kalwarii. Zamknięty, niejako pochłonięty przez ziemię. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Objawił sobą życie, które nie ma końca, które otwiera na wieczność, które pokazuje, że ci wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, nauczyciela Nazaretu, uwierzą, że jest On prawdziwie Bożym Synem, Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka, ci także pójdą za Nim do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie, gdzie przez Chrystusa zostało przygotowanych mieszkań wiele. Ale trzeba najpierw obumrzeć. Trzeba niejako siebie przekreślić. Trzeba zniknąć niejako z tego świata, by innych sobą, dzięki Bożej łasce, do Chrystusa przyprowadzić. Daleki od świata, w tych długich latach pustelniczego życia, On, który przez swoje umartwienia, modlitwy, post, coraz bardziej stawał się miejscem, gdzie Ojciec wraz z Synem przebywali. Jeszcze wtedy światu nieznany, ale już będący tym, w którym zaczynała się historia obumierającego ziarna pszenicy. A w chwili, kiedy objawiła się łuna nad miejscem jego pochówku, a potem, kiedy zaczęła się sączyć nieznana substancja z jego ciała, ciągle nie dotkniętego przemijaniem śmierci, zaczął rosnąć Kościół. Kościół wiary, Kościół miłości, Kościół nadziei. I on rośnie. I on trwa. Czego przejawem jest także nasze dzisiejsze święte zgromadzenie. I kiedy mówimy o tym, drodzy siostry i bracia, pragniemy wysławiać Boga w Jego świętych. Pragniemy wysławiać Boga w Jego niezmierzonych planach opatrznościowych. A jednocześnie z wielką pokorą pragniemy prosić, aby Chrystus z nas zechciał uczynić tych, mimo naszych słabości i upadków, którzy będą światu głosić Ewangelię o Bożym miłosierdziu i którzy innych będą do Boga przyprowadzać. Amen. Razem z chlebem i winem, które Pan przemieni w swoje ciało i krew, przynosimy wszystkie intencje i prośby serc naszych i składamy je na ołtarzu, ufając, iż miłosierny Bóg nie opuści swojego ludu w jego potrzebach i pragnieniach. Z ufnością na nowo zawierzmy siebie i nasze prośby miłosierdziu Bożemu. Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże arcybiskupie, z wielką radością dziękujemy za Twoją obecność i sprawowaną Eucharystię we wspólnocie naszej parafii
oraz czcicieli świętego Szarbera z różnych stron Polski. Radujemy się, iż nasz arcypasterz zechciał dziś być z nami, by umocnić nasz wierze we wspaniale orędownictwie świętych za nas przed miłosiernym Bogiem. Jak powiedziałeś wczoraj podczas beatyfikacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. W Kościele Świętego Krzyża mamy cztery skarby. Pierwszy to cudowny figura Jezusa, Pana Jezusa frasobliwego w kruchcie. Jak go młodzież nazwała, Pan Jezus z długim uchem, cierpliwie słuchającego naszych ludzkich trosk. Drugi to obraz Matki Bożej Szpitalnej, czczony od XV wieku, jeden z najstarszych wizerunków maryjnych w Krakowie. Trzecie to relikwie drugiego nam świętego Jana Pawła II oraz od czterech lat relikwie świętego Szarbera, libańskiego mnicha, który jakże niespodziewanie zadomowił się w naszym kościele i przychodzi z pomocą wielu ludziom wzywającym jego orędownictwa. To piękny znak troski Boga o nas, ludzi i nasze sprawy. Pragniemy dzisiaj podziękować księdzu arcybiskupowi, podarować księdzu arcybiskupowi jako pamiątkę naszego spotkania i odbytej w naszym kościele przed rotem wizytacji kanonicznej kopię obrazu Matki Bożej. Jest pragnieniem wielu parafian i modlących się w naszym kościele, aby na skroniach Jezusa i Maryi powróciły korony, które tam kiedyś były. Przy tej okazji chcieliśmy także złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji niedawnych imienin księdza arcybiskupa. Niech święty Marek, patron waszej ekscelencji, wspiera swoim wstawiennictwem jakże trudną i odpowiedzialną misję pasterską. Wyprasza zdrowie i siły do kierowania krakowskim kościołem. Obiecujemy także stałą pamięć w modlitwie za osobę naszego arcypasterza. Szczęść Boże. Moi drodzy, bardzo dziękuję za te piękne słowa skierowane do mnie w imieniu was wszystkich. Czuję się tym trochę onieśmielony, ale też i pełen wdzięczności przede wszystkim Panu Bogu, że w tych dniach pozwala nam przeżywać tajemnicę Kościoła w swoich świętych. Niedawna beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej, sądzę, że wielokrotnie modliła się w tym Kościele. Dzisiaj ta szczególna wspólnota Kościoła, nie tylko krakowskiego, bo przecież gościmy pielgrzymów z dalekiego świata także. Ta wspólnota związana ze świętym Szarbelem, to wszystko pokazuje, jak Pan Bóg daje nam świętych ludzi po to, byśmy mieli świadomość. Jego Kościół jest święty, bo On jest święty, bo On daje nam świętych. I ci święci są pośrednikami Jego łask do nas, a jednocześnie wspaniałym wzorem i zachętą, byśmy konsekwentnie szli za tym, do czego zostaliśmy powołani w momencie Chrztu Świętego. I tego wam, moi drodzy, z całego serca życzę. Także tej radości, że jesteśmy w Jego Kościele, że możemy tak być blisko Jego świętych i że oni nam dają swoim pięknym i tyle ufności, bo przecież jeśli oni mogli takimi być dzięki Bożej łasce, także i my. Więc tego wam, moi drodzy, z całego serca życzę, dziękując raz jeszcze za to popołudniowe, takie piękne spotkanie przy Chrystusowym ołtarzu.